Zdrowia. Ameryka to kraj emigrantów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No kraj emigrantów, tyle tylko, że troszeczkę się to wszystko zmieniło przez ostatnie, powiedzmy, 50 lat. Kiedyś to ludzie przyjeżdżali do Ameryki. Ameryka potrzebowała dużo ludzi. Zaczynając, powiedzmy, te kolonie angielskie do rewolucji amerykańskiej 1776 roku, no to było tylko wschodnie wybrzeże, tak jak się popatrzy, powiedzmy, jest Atlantyk, no to tam Nowy Jork, Boston, New Hampshire, te wschodnie wybrzeże, to były kolonie angielskie do Apalachów, no bo tutaj są te góry Apalachy, tu jest Kalifornia, no Kalifornia to jest za 100-150 lat, to dużo później. No ale tu po środku to była Luizjana, czyli od Francji, w zasadzie ziemie francuskie, które były kupione od Francji za tam parę ciężarówek złota, no czy tam wagonów, czy cokolwiek. No i później Ameryka przechodziła dalej na tereny indiańskie, później Kalifornia, Floryda, tam była wojna z Hiszpanią. Tam z Meksykiem się walczyli, no Meksyk walczył z Hiszpanią, Ameryka walczyła z Anglią, także te wszystkie kolonie to były jakieś tam te europejskie, no i później te kraje powstawały niezależne, Kanada do tej pory jest, powiedzmy, no pod jakąś tam pod okiem Anglii. No ale ludzie jak przyjeżdżali, no to z reguły no, nie było pomocy społecznej. Ludzie po prostu przyjeżdżali, pracowali, kupowali jakieś tam fabryki czy ziemię. No dużo farmerów było, a ziemi było sporo. No to wszyscy szli na zachód, no i wszyscy jakoś sobie tam radzili, płacili podatki. I to wszystko się jakoś tam odbywało. Z reguły emigranci byli, powiedzmy, z Europy. No, biali z Europy i Kennedy w 1967 roku w zasadzie powiedział, że to musi się zmienić, że już musi przestać przyjeżdżać grupa chrześcijan, białych Europejczyków. No i zaczęło się przyjeżdżanie całego świata. No, jak zaczęło się przyjeżdżanie całego świata, no to zaczęli przyjeżdżać Hindusi, Pakistańczycy, Arabi, Ameryka Południowa. No cały taki przekrój społeczeństwa. No i się okazało się, że coraz mniej przyjeżdża, powiedzmy, białych. No w ramach tych, powiedzmy, równości czy z walczeniem z rasizmem. No ale do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że po prostu ludzie zaczęli przyjeżdżać nie ze względu na swoje możliwości, czy wykształcenie, czy zdolności językowe, czy jakieś fachowe osiągnięcia, tylko większość jest, zaczęła przyjeżdżać na podstawie tak zwanych łańcuchowych reakcji. Także jak ktoś przyjeżdżał, no to ściągał tam rodzinę, rodzina ściągała następną rodzinę. No i nie przyjeżdżali ci najbardziej aktywni, którzy pracowali, tylko wszyscy ludzie naokoło. Także często przyjeżdża 15 osób, a pracuje, powiedzmy, 2 czy 3. Także to się diametralnie zmieniło niż to było lata temu. No i to jest największy problem teraz w Ameryce. To nie jest emigracja jako taka, no bo ludzie, którzy oficjalnie zgłaszają się, powiedzmy, chcą wyemigrować i składają w swoim kraju wniosek o wizę emigracyjną, no to muszą czekać 10-15 lat, no i bardzo często rezygnują, a ludzie, którzy przekraczają nielegalnie granicę, szczególnie kiedy przekraczają z dziećmi, no to nie muszą już czekać. No i prawo jest emigracyjne takie, że nie można dziecka tam trzymać dłużej niż 20 dni, no dziecko to jest do lat 17, powiedzmy. No i są wypuszczani, no i przy okazji są wypuszczani rodzice. No tylko, że większość tych ludzi z Ameryki Południowej, no to ona bardzo często to są po prostu prości farmerzy, prości rolnicy, którzy nawet nie znają angielskiego, no i znać nie chcą. No i wciągają się, powiedzmy, w ten system opieki społecznej, w te zasiłki i to wszystko. W Nowym Jorku teraz jest taka sytuacja, że
że ludzie czekający na mieszkania komunalne, no to lista czekających jest chyba 190 miesięcy, to są jakieś dziesiątki lat, no i większość okazuje się, że są to nielegalni emigranci. Brakuje mieszkań komunalnych dla żołnierzy, dla weteranów, brakuje mieszkań tych dla biednych obywateli amerykańskich, którzy kiedyś gdzieś tam jakoś płacili, a teraz jakoś nie wyszło im w życiu. No i ludzie nie tylko mieszkają w tych mieszkaniach komunalnych, nie tylko, że nie mają zielonej karty, która jest, powiedzmy, tym oficjalnym dokumentem na zezwalającym na przebywanie w Ameryce, no to jeszcze są po prostu nielegalnie, tak? Także dostają pieniądze od państwa ludzie, którzy nawet nie powinni być legalnie w tym. No i Lindsey Graham, no to on to jest republikanin, no i on zaczyna mówić, że trzeba by było coś porozmawiać. Ten bipartisan, czyli powiedzmy na dwie strony, że trzeba coś doprowadzić do porządku. No następna sprawa to jest Dreamers. Dreamers to są ci, którzy mają jakieś takie sny i marzenia, czyli młodzi ludzie, którzy byli przyniesieni w plecaku, kiedy mieli tam 2, 3, 5 czy 10 lat. No i oni w Ameryce w zasadzie w szkołach nie sprawdzają, kto chodzi do szkoły. No i bardzo często oni przeszli przez system edukacji, bardzo często dostali się nawet na studia i nikt nigdy nie sprawdzał ich statusu prawnego do tego stopnia, no nie wiem, czy to ignorancja, czy nie ignorancja, ale było parę takich sytuacji, że dzieciaki, które przyjeżdżały do Ameryki nie na legalnych papierach, jechały z wycieczkami, powiedzmy, szkolnymi do Kanady, a starały się wracać, a się okazało, że oni nie mają legalnego pobytu. Także są to setki tysięcy ludzi. No ale dlaczego tak się dzieje? No demokraci po prostu odpuścili sobie białych, pracujących chrześcijan po prostu. Odpuścili sobie już na stałe, no bo po prostu już ten demokraci typu Kennedy'ego, no to już nie istnieją. To na dzień dzisiejszy to jest po prostu socjaliści, którzy walczą o swoje koryto, a walczą o swoje koryto po prostu rozdając pieniądze. A komu rozdając pieniądze? No przyszłym wyborcom, jak i dzisiejszym wyborcom, no ale ludzie, którzy przyjeżdżają, powiedzmy, z niskiego jakiegoś poziomu finansowego z Ameryki Południowej, to dla nich mieszkanie w takich domach czy mieszkaniach komunalnych, no to i tak jest 2 czy 3 razy lepiej niż to, co mieli poprzednio. Także to jest to, na co stawiają republikanie, demokraci. Przepraszam bardzo. No ale teraz Trump zaproponował coś innego. Trump zaproponował coś, żeby ta zielona karta to czy przybywanie było bazowanie na właśnie wykształceniu, na tym, czy ktoś zna angielski, czy ktoś zna obowiązki obywatelskie. No i to w zasadzie to jest loteria wizowa, też była taka znana. No sporo Polaków się dostało na tą loterię wizową, ale ta wiza diversity, czyli tej różnorodności, no to ona w zasadzie zaczyna odpadać. 40 milionów Trump proponuje na to, żeby tą granicę troszeczkę uszczelnić. No, prawda jest taka, że granica, że jakakolwiek ściana, no i trzeba pamiętać, że ściana amerykańska to jest troszeczkę inne niż ściana berlińska, bo ściana berlińska to pilnowała, żeby Niemcy wschodni nie wyjechali z Niemiec wschodnich, a ta ściana amerykańska to ma pilnować, ona bardziej jest podobna do ściany chińskiej, ma pilnować, żeby ludzie nie przyjeżdżali. No wszyscy mają jakieś takie
prawa emigracyjne. Kanada sama w sobie przecież ma bardzo, bardzo ścisłe prawa emigracyjne. Australia ma ścisłe prawa emigracyjne. Także ta Ameryka jest zawsze kopana, ale nie jest w sumie najgorsza. Parę miesięcy temu był taki numer z jakimś tam Polakiem, że on był lekarzem, ale w zasadzie go chcieli deportować. No ale się okazało, że nigdy nie zrobił tej naturalizacji, nigdy nie uzyskał obywatelstwa. W międzyczasie miał chyba jedno czy dwa aresztowania za jakieś tam bijatyki i inne. Później go znowu coś złapali, no i chcieli go deportować, także że są najróżniejsze rzeczy. W 2013 roku, to dużo przed Trumpem, to w zasadzie był taki prawo chcieli wprowadzić w Senacie, które w zasadzie przeszło 68 do 32 głosów, czyli razem 100, to była taka prawdziwa reforma emigracyjna, która łączyła, powiedzmy, zakładała, że jeżeli ludzie 10 lat mieszkają, płacą podatki, że nie zrobią żadnych tam przekroczeń. No i najważniejsze to jest to, że będzie sprawdzona ich przeszłość kryminalna. No i w zasadzie to miałoby zatrzymać ten poziom. Przepraszam. Zatrzymać ten poziom nielegalnej emigracji. No ale czy to pomoże? No trudno powiedzieć, bo za Reagana była amnestia, później za Clintona była amnestia, także co kilkanaście lat następują amnestie i kto na tym korzysta? No korzystają ludzie, którzy przekraczają nielegalnie granice. No tak jak Polacy dostają wizę, mało Polaków przyjeżdża i zostaje. No są wybierani, w zasadzie ktoś, kto dostanie wizę w Ameryce, zapłaci $150, no to jest w sytuacji takiej, że oni przyjeżdżają turystycznie i turystycznie wyjeżdżają. Mało jest ludzi, którzy są w pozycji, żeby przyjechali i chcieli zostać, no bo z reguły ambasada nie da wizy, bo wie, że będą chcieli zostać, także Polacy nie przyjeżdżają i nie zostają. No i po otwarciu Unii Europejskiej, no to jest jeszcze dodatkowa sprawa taka, że Ameryka nie jest już taka atrakcyjna, jak była powiedzmy 20 czy 30 lat temu. Problemy emigracyjne no, są spore w Ameryce, no, w Europie też, no, ale to tam jest ta fala muzułmańska, tutaj jest ta fala socjalistów z Ameryki Południowej. No i oni właśnie wybierają demokratów. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam, tutaj jest guziczek, można nacisnąć, dzwoneczek, dzyń, dzyń. Piszcie pytania, piszcie swoje opinie, rozsyłajcie gdzie możecie i do następnego.